Radni gminy Ostrzeszów na najbliższej sesji przekazać mają 130 tysięcy złotych na zakup lampy chirurgicznej oraz zabiegowej dla Ostrzeszowskiego Centrum Zdrowia. Taka deklaracja padła z ust burmistrza Patryka Jędrowiaka. Zaproponowałem radnym, aby tak jak też w poprzednich latach wspomóc starostwo powiatowe i przekazać środki z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego do szpitala. Jesteśmy już po wszystkich komisjach branżowych i wszystkie komisje wyraziły większością głosów pozytywną opinię na ten temat. Formalnie sprawa będzie przegłosowana na najbliższej sesji, ale po dyskusjach na komisji wnioskuję, że nie będzie tu większego sporu. My oczywiście, tak jak i w poprzednich latach, możemy wspomagać szpital zakupem sprzętu, wydatkami inwestycyjnymi. Natomiast obecna sytuacja w szpitale to tak naprawdę jest problem związany z kosztami wynagrodzeń i utrzymania placówki w stosunku do kwot otrzymywanych z NFZ-u. Dlatego też w tej kwestii piłka jest po stronie Rady Powiatu i myślę, że to radni powiatowi, którzy też często od wielu kadencji zasiadają w Radzie, będą musieli podjąć decyzję, co dalej. Gminne środki przeznaczone mają zostać na zakup aparatury medycznej. Po konsultacji z prezesem spółki te 130 tysięcy ma być przeznaczone na zakup lampy chirurgicznej i zabiegowej, ponieważ zgodnie z informacjami od prezesa jest to bardzo ważne, aby sala spełniała odpowiednie standardy i wymogi, ponieważ mimo tego, co pojawia się gdzieś w doniesieniach medialnych, ta sala dalej będzie wykorzystywana. Nawet gdyby działalność poszczególnych oddziałów była ograniczona, to ta działalność będzie prowadzona, ona nie będzie całkowicie zamknięta. Burmistrz w rozmowie z naszą redakcją odnosi się również do sytuacji finansowej placówki i widma ograniczenia działalności dwóch oddziałów – chirurgicznego i ginekologiczno-położniczego. Ja myślę, że tutaj decyzyjność i działanie jest po stronie Rady Powiatu i starostwa, który jest właścicielem spółki, który od lat organizował pracę tego szpitala. My tak naprawdę nie mamy jako gminy, i mówię tu też w imieniu innych wójtów, burmistrzów, nie mamy wglądu do gospodarki finansowej szpitala. Nie wiemy tak naprawdę, jak ona była prowadzona, w czym też oprócz tych kosztów obecnie rosnących i zbyt niskim kontrakcie z NFZ-u leży problem. Gmina nie będzie płaciła wynagrodzeń w spółkach należących do starostwa powiatowego. Zresztą tak samo jak nikt nie płaci wynagrodzeń w naszych spółkach miejskich, bo przypomnijmy, że miasto i gmina Ostrzeszów jest w podobnej sytuacji. My też mamy spółkę, która w niektórych swoich działalnościach nie może i nigdy nie będzie przynosiła zysku. Mowa tu chociażby o basenie czy o działalności sportowej na Osirze. I jest to świadoma polityka miasta, że co roku dopłaca do tej spółki właśnie, aby te usługi na odpowiednim poziomie mieszkańcom zapewnić. No i też przed takim wyzwaniem stoi powiat. Pytanie, ile i w jakiej wysokości i kiedy jest w stanie starostwo powiatowe dopłacić, a na ile będzie zmuszone zrestrukturyzować działalność szpitala.